W dzisiejszym wydaniu informacji z Płocka mówimy o wycieku oleju do Wisły, integrujemy się z płocczanami podczas Dnia Sąsiada, przeglądamy się zmianom w strukturach płockiej nowoczesnej, bierzemy udział w procesji Bożego Ciała, a na koniec zapowiadamy marsz dla życia i rodziny. Czy sytuacja jest poważna? Do Wisły dostała się oleista substancja, która zanieczyszcza wodę. To wyciek oleju z rurociągu znajdującego się na dnie rzeki. Mowa o nitce rurociągu naftowego Pernu. Anomalię zauważono na lewym brzegu rzeki, mniej więcej na wysokości grabówki. Sytuację potwierdza koncern, który zapewnia, że podjął już niezbędne kroki w tej sprawie. Na odcinku naszego rurociągu paliwowego najprawdopodobniej doszło do rozszczelnienia. Wydobywa się w sposób kropelkowy, zatem bardzo niewielki produkt w postaci oleju napędowego. Nasze służby razem ze Strażą Orlenu i Państwową Strażą Pożarną natychmiast zabezpieczyły teren. Tam zostały rozstawione zasuwy absorbujące, które zbierają one na zasadzie gąbek, wchłaniają produkt. Teren został również zabezpieczony. Spółka, jak i Ratuszowy Wydział Zarządzania Kryzysowego monitorują sytuację. Jak zapewniają, póki co nie ma żadnego zagrożenia dla natury czy człowieka. Pern dodatkowo obniżył już ciśnienie w znajdujących się tam rurociągach, a uszkodzony odcinek został już całkowicie odcięty. Sprawa ma dla nas największy priorytet. W tej chwili nasze służby koncentrują się, aby wypompować produkt z odciętego rurociągu. Prowadzimy te działania z ogromną starannością i ostrożnością. Nie ma w tej chwili zagrożenia dla środowiska naturalnego czy dla mieszkańców. Jak zapewnia Pern, sytuacja wkrótce powinna wrócić do normy. Jak dobrze mieć sąsiada? Mogli o tym przekonać się wszyscy płotczanie, którzy pojawili się we wtorek na ulicy Tumskiej. Z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada zmieniła się ona nie do poznania, bo na wszystkich przybyłych czekało mnóstwo atrakcji. Wszystkie jednak były tylko pretekstem do tego, by zachęcić ludzi do większej integracji. Przede wszystkim chcielibyśmy, zarówno mieszkańcy, jakby znowu ze sobą zaczęli przebywać, rozmawiać, na nowo się jakby poznać. Znali, bo trzeba przyznać, każdy zauważy, że z biegiem czasu te relacje międzyludzkie słabną, tak, na rzecz jakichś kontaktów elektronicznych. A chcielibyśmy, żeby właśnie te bezpośrednie kontakty znowu wróciły do łask. I stąd taki pomysł, żeby w salonie miasta, na ulicy Tumskiej, sprowokować ludzi, żeby znów poznali się na nowo, albo właśnie tych sąsiadów, których nie znali, poznali i usiedli, porozmawiali, spędzili razem czas. Pierwsze obchody Europejskiego Dnia Sąsiada odbyły się w 2000 roku w Paryżu. Co się dzieje w Płockiej Nowoczesnej? Przede wszystkim zmiany. Dotychczasowy kształt ugrupowania w Płocku przestaje istnieć. Były już przewodniczący lokalnych struktur nowoczesnej, Bartosz Leszczyński, odszedł z ugrupowania wraz z 18 innymi działaczami. To dla zarządu szokująca decyzja. Członkowie Nowoczesnej z Płocka zakomunikowali nam poprzez media, że rezygnują z działalności w Nowoczesnej, rezygnują z działalności w Kole Nowoczesnej i składają rezygnację z działalności w partii. Była to dla nas informacja i smutna z jednej strony, i także zaskakująca, ponieważ nie mieliśmy wcześniej żadnych sygnałów o tym, że do takiej sytuacji dojdzie poprzez przede wszystkim konferencję prasową. Ale myśmy oczywiście podjęli bardzo szybko działania zaradcze, ponieważ zwołaliśmy dzisiaj w trybie pilnym posiedzenie walne zarządu, walne koła Nowoczesnej w Płocku. Walne wybrało nowy zarząd, wybrała nową przewodniczącą koła w Płocku. Także otrzymaliśmy kilka sygnałów od naszych członków, od naszych sympatyków, że chcieliby wejść do struktur Nowoczesnej w Płocku, a wcześniej z różnych powodów takich starań nie czynili, więc myślę, że w perspektywie najbliższych dni, tygodni jesteśmy w stanie odbudować to koło bardzo szybko. Starania w tym kierunku już teraz zostały poczynione. Wybrano nową przewodniczącą
pomocą, którą została Katarzyna Kwarcińska-Kulis. Jak przekonywał Podsędek, są szanse na to, by koło Nowoczesnej w Płocku było nawet jeszcze większe niż dotychczas. Pomimo tego, jak mówiła w rozmowie z nami nowa przewodnicząca, decyzja byłych już członków partii jest co najmniej zaskakująca. Jest nam bardzo przykro, że nasze koleżanki i koledzy zdecydowali się odejść ze struktur Nowoczesnej w Płocku. Przykro nam również z tego powodu, że nie dawali wcześniej takich oznak. No, nikt nas wcześniej o tym nie poinformował, zrobili to poprzez media właśnie, tak trochę nie w porządku w stosunku do tych osób, które pozostały, które razem z nimi przez te lata współpracowały i tworzyły tutaj koło Nowoczesnej. Ale oczywiście no, każdy ma prawo do tego, żeby odejść, każdy ma prawo, żeby przyjść do partii, jak również do tego, żeby potem z niej wyjść i zrezygnować. Jak zapewnia nowy zarząd Płockiego Koła Nowoczesnej, partia istnieje w Płocku i nadal będzie istniała. Trzydziestego maja w całej Polsce obchodzono jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To święto, zwane potocznie Bożym Ciałem, to dzień, który wszystkim wiernym kojarzy się przede wszystkim z kolorowymi procesjami. Te odbyły się także w Płocku. W Płocku główne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11 w katedrze. Następnie procesja przeszła ulicami miasta aż do kościoła Jana Chrzciciela przy ulicy Nowowiejskiego. Lecz procesje organizowane są także w innych parafiach. To ważne, by w ten dzień ludzie się jednoczyli całymi rodzinami. Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze? Pisma nam wyjaśni. W sumie w Płocku odbyło się 6 takich procesji. Byli do Jerozolimy, tam zostali zebranych 11 i innych z nimi. W najbliższą niedzielę 3 czerwca spod kościoła pod wezwaniem świętego Wojciecha w Płocku wyruszy kolorowy marsz. Tego dnia odbędzie się bowiem Marsz dla Życia i Rodziny, który w tym roku okraszony jest hasłem Polska Rodziną Silna. Inicjatywa ta, której inicjatorem i organizatorem jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, odbędzie się w Płocku już po raz 7. Chcemy powiedzieć, że rodzina dla nas jest bardzo ważna. A życie szczególnie, życie od poczęcia do naturalnej śmierci, to jest nasze prawo podstawowe, prawo życia i my pragniemy temu służyć, a rodzina jest dla nas szczególnie ważna, bo wszystko co najlepsze to rodzi się w rodzinie, tworzy się w rodzinie i przeżywa się w rodzinie. Idziemy w tym roku pod hasłem Polska Rodziną Silna i to jest taka pewna modyfikacja hasła tysiąclecia Rodzina Bogiem Silna, a to jest jak gdyby, tak powiem jeszcze bardziej wytłumaczenie, czym jest rodzina w Polsce. Jeżeli jest rodzina silna, to i Polska jest silna, a w tym roku obchodzimy jubileusz stulecia odzyskania niepodległości. I dlatego chcemy tak zamanifestować, idąc przez ulicę Płocka, a co roku innymi trasami idziemy i nawiedzamy inne parafie. W tym roku marsz połączony jest z 13. pieszą pielgrzymką do świętej Joanny Berty Moli. Jest to pielgrzymka do świętej, żeby rozwijać kult i wartości rodziny. Jest to patronka i narzeczonych, i dzieci poczętych i rodziny. I dlatego chcemy rozwijać wartości rodziny i modlić się do niej, bo przez modlitwę wzmacniamy się siebie i nasze rodziny. Obydwa wydarzenia są właściwie zbieżne, bo marsz dla, sama nazwa wskazuje, dla życia i rodziny, a my też dbamy o rodziny i to był świetny pomysł. Marsz rozpoczyna się modlitwą o godzinie 10.30 pod przewodnictwem księdza biskupa Mirosława Milewskiego, po której to marszujący przejdą do parafii świętego Jakuba w Płocku. Po mszy, koncelebrowanej przez biskupa Milewskiego, odbędzie się festyn rodzinny z dobrą muzyką i mnóstwem atrakcji dla całych rodzin, w tym dla dzieci. Wydarzenie zakończy się o godzinie 15.00 koronką do Bożego Miłosierdzia.